Dobrze? O kurde, ale się rozeszli. Tak trochę go nie osłaniam. Kurde, one się teleportują do mnie. One się wszystkie zbugowały. Te bomercika już zabijają. A to o kurde. Opadł. To teraz mogę strzelać do tych zombie, co nie? No, ale bieda. Dobra, dawaj, bierz ten plecak. Jasno. Teraz okradnijmy go. Czemu zginąłem? Możesz się dał zabić. Szkoda amunicji mi było, a zombie było za dużo i się tepały. No nie, no serio, zabiłeś mnie? Nie. Zombie cię zabiły, czeku, jak mógłbyś powiedzieć, że ja? No właśnie, nikt z nas cię nie zabił, tylko sam stałeś, a zombiaki cię klepały. Ja mam tylko chrapkę na twojej itemki. Dobra, zostaw je na razie. Ja tam lecę już, do tego miejsca. A moje itemki zostaw, człowieku. To poczekamy chwilę, to zrobimy cięcie w takim razie. Nie rób cięcia, bo zaraz tam polecę, bo już mam podochron, nie? Jestem w lesie. No dobra. Ja on miał ammo do shotguna, to ukradnę mu jak ma. Nie mam ammo do shotguna chyba. Bo może mam? Nie wiem. Ammo może nie do shotguna. Ej, do shotguna jeśli mam, może wziąć. Ej, ja już jestem na lotnisku. W zasadzie. To dobrze. Czekaj, do shotguna, do shotguna. Ej, wy jesteście gdzie? Przy hangarach czy gdzie jesteście? No przy hangarach, no, tam gdzie stałeś. Robię wielkie wejście. Wielkie wejście, wejdziesz od dupy strony. Nie, no co ty, wylądzie cecanie przy was. O, tak lądzie centralnie przy mnie. Skorpio, patrzaj. Patrzaj, obczaj, co ja zrobię, jako wyląduje centralnie przy mnie. Nie, nie strzelaj do mnie. Taki nie. Tylko jeden gong będzie, tylko bang. Nie, kuchu jumbo na mordę. Ale nie, wziąłeś moją snajperkę? Ja mam snajperkę. No, M1 Grand. Nie, ale mam tą M110. Moją? Nie, moją własną. Serio. Co, ty też masz? Tak. Tylko... A to ja, dobra, idę mu ukraść. Ej, nie? Nie zasługuje. Ej, zostaw go. No, ale bo wy macie, a ja nie mam. No i co z tego? To masz problem. Ja mam tylko dwa naboje, serio. Ale masz! Tak. A ja miałem 20 ammo, to mnie zabili jacyś źli ludzie. Źli ludzie. Gdzie on jest? Widzę, że jest już blisko. O, widzę go! Dawaj, ląduj, już stoję, czekam na ciebie. Widzę go! Ej no! Nie no, że kurde, pana obok. Tak cię podciała. Tak cię trochę postraszyłem. Wiesz, ja tak mnie tak aż opiek kolanem ruszyłem, nie takie. Dobra. Ej, teraz go trochę trafiłem tak prawie. Ej. No bierz. Nie to chodź, czekaj, co jest? Aha, dobra, jest. Nic ci nie ukradłem, już nie. Nie, po prostu nie o to chodzi, tylko po prostu nie chciał mi wczytać moich idemów, nie? Tak patrzę. Winny się tłumaczy! Ja się nie tłumaczę. Dobra, zombie idzie, uratuję cię. No, po raz drugi? A dobra, szkoda mi amunicji. Tak jest. Dzięki mi, bohaterze. Skoro ci szkoda amunicji już. Boże! Ale nie ma tego shotguna tak, no. Dobra, zdechło w końcu. Dobra, bo już miałem dospa za mało ammo i chciałem wykorzystać, wiesz. Wziąłeś wszystko? Chwila, jeszcze zostało mi... Czeku, jak ty masz miejsce, to ja wezmę. Może teraz wziąć wszystkie itemy, które tam są. A pewnie jakąś lipę, żeś zostawił pandarza albo coś. Jaka lipa? Najlepsze itemy świata. Nie ma lipy. No bier, takie itemy tam są, patrz, takie itemy. Czeku, idę. O, czeku, mapa, biorę. Dobra, wczytało mi snajperkę.
Dobra, idziemy, biegniemy. Du 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 du. Ściął mi USB-ka, jest Mites. Poczekaj na chwilę, postoję, osłaniajcie, osłaniajcie ludzie! Otwieramy drzwi, zapalam, a bo nie! O, jak śmiesz? No co, osłaniamy? Wolę, żebym ci głowy nie osłonił. Czekaj, czekaj. Patrzę, czy ja nie ma nikogo fajnego człowieczka, tak jak ostatnio na filmiku. Dobra, nikogo. Chyba. Nie gwarantuję. No jasne. Dawajcie, idziemy do szpitala, bo nie. Już jest sucho i nudno. Nie, nie, nie do szpitala, on tam gdzieś. Sejdź. No ale serio, mamy mało hapsów. No to idzie się poświęcić Spider. Nie. Chyba mam że czyści... za OP itemy mam. Chyba, że idzie, tak czyści, będziemy tak czyścić ich, że nie wiem, rozstawimy się jak snajperzy i czyścimy wszystkich. To wy macie snajperki, nie ja. Ja mam tylko strzał. A co zrobiłeś z drugim? Mówiłeś, że masz dwa. Strzeliłem prawie w nerdzika w powietrzu. Dobra, kurde, to ja... trzeba było go zastrzelić, to ja bym miał maga. Dobra, ja mam jeszcze 5 kul, bo to jest snajperki, więc można się poławić. Ok. 5 kul radziłbym iść z tym do lekarza. Ale nie w posiadkach. O, to ty masz kulę. Ej, znalazłem twoje miejsce, Spider, patrz. O kurde, byłem tu w poniedziałek. Chyba po kilo koksu. W sekshopie? Nie, ma sobra. Stójcie, stójcie, stójcie. Ochronię cię! Dobra, napiłem się. Strzelają! Jakieś pjazdy. A właśnie, gdzie jest ten plecak dla Skorpia? Aha, nie, masz. Mam na sobie. Na plecach, frajerze. Mamo, mnie bije. Widzisz, u mnie tak szybko, u mnie jest taka szybka dostawa, że nawet kurde nie zdążyłeś zauważyć. Jestem Elda Kutares. Co? Elda Kutares? Został to siekierę. Dobra, idziemy do szpitala. Powiedzmy teraz kogo opowieści. Po 7 byłeś. Jak nie wiem, godzina, więc bardzo spadam. Okej, okay, to się pożegnaj ładnie. Odejmij snajperkę. No to cześć. Odejmij snajperkę! Nie ma mowy. To sobie wezmę. Jest antyrelok na serwerze? Nie. Znaczy... Jest! Kurde, wylogował się. Już masz po snajperce. Dobra, no to jeszcze my zapolujemy chwilę, co? I to idziemy do tego szpitala, skoro go nie ma. Tak? Tak. A nie boisz się, że zginiesz? A czego ja mam się bać? Ja już tam raz zginąłem. A po drugie czeku, mamy... Nie miałeś przy sobie Elda Kutareza, czeku, mistrza drozkowych opowieści, kurde. Dlatego ciebie tu sprowadziłem, ale nie sądziłem, że tamten typo zacznie pierwszego w ciebie strzelać. Ale patrz, podejrzane. Podejrzane, powiedział, że ma swoją grupę i że zaraz będą. Dobra, tak się wskakuje, kolego. Skocz tak jak ja. Po! Kurde. Dobra, prawie się wypierdoliłeś, ziołem ładnie. Dobra, ciabać. Nie uczę, co dzieci robić. Dobra, to przeszukujmy teraz. Rowek duży, tak zwany. Nie, niesmacznie. Co ja powiedziałem? Ja powiedziałem, że smacznie? Nie. Ja powiedziałem takie jakby w czoko ktoś dostał. W czoko. O, o, ja toporek, toporek. A to jest nie, to nie ten toporek, co chciałem. Ja tu zrazu z tej perkę i czeku, wiesz ile amunicji? Mało. Czeku 20 pocisków, to jest mało amunicji według ciebie. Serio? Czeku, ale mnie i zginąłem. Znowu. Żyjesz? Tak, żyję. Pomści mnie. Jasne. Poszło. Pomszczony. Serio, to ja tam wracam. Zarąbałem go.
Tylko nie wiem, czy jeszcze więcej osób nie ma. A nie, był sam. Tylko czekaj. Sprawdzę, jakie on itemy tu ma. Co mogę od niego... O, M4A1 i 4 magii, dziękuję. Dziękuję. Jezu, ja znowu najbiedniejszy, bo ginę! Nie płacz! O, mam OS paka dla ciebie. Zastrzelę cię jak psza! Tutaj oponki se wezmę. I cały ten serwer zastrzelę jak psy. Dobra, nie płacz! Moderatora zastrzelę. Spoko. Z tego, że będzie miał goda, bo będzie latał, albo coś, albo da mi bana, jak go zastrzelę. I tą broń też wezmę. Dobra. No ale ja już teraz... Czej, miałeś amunicję do tej snajperki? Z tym... celownikiem? Nie. Czej, gdzieś w ogóle patrzę od tego, zacznijmy tutaj. Co tu trupa masz? Trupa pewnie już nie ma. Poza za ten... Masz AK-47? Nie, masz swojego trupa. Jest? Tak, jest, bo pilnuję. Pilnuję go jak coś. To może się schowaj gdzieś. Czekaj, to muszę koniecznie się schować. Skorpę powie, pilnuję, staję na trupie, pilnuję, za chwilę typy przyjdą, dostanie gonga z dwóch stron i będzie pilnuję. Wiesz co? Wiesz co, ja sobie pożyczę AK-74 i ci potem oddam. Wiesz, chodzi o to, żebym zneutralizował potem przeciwnika. O ty, ja już lotuję zaraz obok ciebie. Serio? Czeku, zobacz sobie. A to dobra, to poczekam, to ja sobie już poradzę. Ale ładnie, ładnie, żebym zgnoił. Czemu wszyscy piszą X? Wszyscy mordują, tylko nie ja. Oj tam, no nie. Ty wszystko, ale tego nie rób. Jak nawet chciałem zamordować takiego typka, co się kompletnie niczego nie spodziewał, też zginąłem jako pierwszy i jedyny. No tak. To ty? O kurde, jakiś typo. Jak nie, jakiś typo tu się pojawił. Serio? A ja ląduję. Załatwić go. Poszło, trzeci frag. Osłaniaj mnie teraz. I to ten sam typo. Wall, on ma chyba swoją bazę, bo kurde bierze ze sobą itemy. Tej. Chodź no tu szybko, lutuj. Lutuj co masz i lutuję uciekamy. Już. No to lutuj i uciekamy. Bo on się tu będzie pojawiał. Żebym go znowu z... no... To wie. Znowu przyleciał? Tak, przyleciał sobie. Spadam. Strzela do mnie. Czekaj, network trouble. Ja mam się minus 76 tysięcy krwi, więc nie wiem, co ty chcesz. Wall. Chyba wywali. To może ja mi itemy skopiuję, to kurde, to ja zbieram, może itemy mi skopiuję. O kurde, timeoutuję, dobra. Zginął! A ja uciekam, ja mu ucieknę. Znowu mnie w losato zrespiło, co nie? To jest moje przeznaczenie. Jest, uciekłem mu, w pizdu. Nie ma. Teraz już mnie nie znajdzie. A ja biedny jestem. No to dam ci jakieś wyposażenie. No kurwa, zaraz strzela dorwę. Aha, czyli ty powalczysz sobie z nim, nie? Nie wiem, zobaczę jak to będzie. Bo tam w sumie broń leży jakaś. Ja słyszę cały czas tam strzelaninę. Nie wiem jak ty. Ja nie wiem, ja dopiero będę lądował. Z kim się tam kurwa strzela? Nie wiem, ale ja uciekłem mu. Miałem fukso. Może i nie miałem, ale wiesz. Ile masz HP? 22%. A to tam... Czyli to jakieś 2700 hapsów. Kurwa, chciałem, żebyś się tak pojawił, żebyś tam dupą poświecił, żeby ten zwrócił na ciebie uwagę, wziąłbym jakąś paczetę i go zaciukał. No tak, ale jest tam ciepło... Boże, ciepło, ciemno w tym rowie. Dlatego żeśmy to nazwali zmerdzikiem. O kurde, ale... Jak jest ciemno, to czeku...
Jak we mnie nawala? Kurde, jakiś nienormalny. Jakiś nienormalny. Tak nawa... O luju! Czały słyszę. Boże. Jestem poszukiwany. Ale chujowo wylądowałem. Kurde, uciekłem w cholerę. Brawo dla mnie za nice lądowanie. Jest jeba. Dobra, uciekłem w pizdu już tym razem. Dobra, biorę kukli, kukli gościu nie żyje. Gdzie on jest? Ale nie wiem. Kurde, źle żem podszedł. Oj, celu, chodźcie, zapierdolę. Teraz tak biegam, wiesz, jak bezdomny trochę. Sprawdzam, czy już mnie nic nie goni tym razem. Właściwie już nie mam żadnych itemów, co nie? Kurde, tyle rzeczy się tu wydarzyło. Idę teraz do szpitala. Bo zginąłem za szybko, jak podnosiłem, itemy się nie skopiowały, co nie? I straciłem wszystko. Gdzie jest ten cfel? Idę po niego. Nie wiem, ty go teraz szukaj, ja wiesz, do szpitala się kieruję. Tylko tego drugiego szpitala, nie tam. No idę mu kukli narypać. Dobrze, to powodzenia. Boże, jakiego ja mam fuksa, nie wierzę. W kurwie. Jezu, już przy szpitalu ktoś tam jest, spieprzam znowu. Przecież ja nie mam życia jest. Tam. Zabiłeś? Nie, jeszcze nie, ale widziałem go. Gdzie on jest? Jem Elda Kutares, kurde! Jak ktoś, to ja już tam po ciebie zabiłem idę. Zabiłem go! Dobrze, ładnie, dobrze, uciekaj! Ewentualnie odzyskaj... Ładuję. Co? Kolejny ładuje gdzieś. To uważaj, uważaj. Idę już. Ale miałem bandaży, ja pierdzielę. No to uciekaj, nieważne, uciekaj. Nie stawiaj większego oporu, tylko wiesz, tak żebyś przeżył. Wiesz jak wyjść z tego... A gdzie jesteś w ogóle? Ja zbieram sobie. Okej. Okay. O fuck, pistolet! Dobra, kurde, ja kukri wyrzuciłem, co nie? Ale lipa. Dobra, nieważne. Bylebyś się uratował. To się zombie, ja chcę tylko kukri moje. KSW-11, kurde. KSW-11. O fuck, zombie fight. Kurde, kukry chciałem tylko! Padłeś? On chyba lutuje śmieć. No celu spieprzaj. Nie dam ci tak łatwo lutować. Zaraz, padłeś czy żyjesz? Żyję, ale kurde... Ale? Ale kukry już podrypał. A. Mam 3000 krwi, krwawy, dobra. Daj sobie jakąś radę, wiesz? O, już zgarnął broń do strzelania. O kurde, to masz problem. Ale nie całe amunicje, dobra, kurde, zginąłem. Szkoda. Ale to temu już, kurde, zrobiłem Coco Jumbo, zrobiłem. Mam tam iść? Nie wiem, jak chcesz. No to ja nie idę. To gdzie się spotkamy? Nie wiem. Można się gdzieś spotkać. Może znowu dom CJ-a? Chyba, że to jest zbyt już nudne miejsce. Ale tak gnoja porobiłem.
Ale też go porobiłem za dwa razy. Czeku, ale ja czeku, ja go z maczetki porobiłem z kukri. A, no tak. To jest dopiero jakiś wyczyn. Dobra, muszę coś zjeść i wypić. To u mnie gdzieś tam w dupie respi na telesie, nie chcę mnie zrespić. To nie wiem, to gdzie się spotkamy? Nie wiem. Może teraz twoja propozycja miejsca. Tak, żeby było gdzie indziej trochę ciekawi. Może Las Venturas? No właśnie też tak myślałem, dlatego będę już na piechtę szedł tam. Co mi tam, że nie mam pojazdu? Na piechtę też się da. A przy okazji trochę pogadamy. No! Żeś nam się tak... Nie, ty byłeś od samego początku, przecież ty w końcu nam mleczko wypiłeś tak od tyłu. O! O! Coś pykło, nie tak? Dobra, teraz możesz mówić. To ja tu mleczko piję całe życie. No widzisz. Uznaję zasadę, pij mleko, będziesz wielki, to czy będziesz miał dużego. Albo pij mleko, będziesz lewym. Co? Albo pij mleko, będziesz lewym. Nie. Ja wolę być prawy. Wiesz, o kogo mi chodziło, no. Wiem. No to na LV, ale w którym miejscu konkretnie? Nie wiem, ja póki co jestem w Fort Carson, ale będę raczej się do miasta. No dobra. Fort Carson. Dobra, trochę mam drogi. Ale przynajmniej tak, działo się. Byli tacy, którzy niby mogli nas obdarzyć zaufaniem, ale wiesz, jeżeli już coś się dzieje, to trzeba działać, to nie ma odwrotu. Jak następnym razem zobaczę gościa, a nie będę miał żadnej broni, nawet białej, to idę to napierdalać ze spod ochrodu. Tak jest. Ała, trochę się poobijałem, ale to taki szczegół. Jest! Mam kolejnego! Co masz kolejnego? Dobra, kurde. Gdzieś ty go napadł? Fort Carson w szpitalu siedział. Ja, no to widzisz, że masz coś. A no ale padłem, ale lipo. Co to, kampią tam? Nie, oj. No bo miał karabina, ja byłem tylko z podochronem, go zaskoczyłem. A, kurde. To długo nie pożyłeś jednak. Ale i tak się spotkajmy tam. Ta, bo akurat mnie zrespiło. Znowu przy Fort Carson. Życie daje mi drugą szansę. No kurde, ale ja się umiem połamać trochę. Trochę. Tak. Oglądałem. Co oglądałeś? Film ostatnio. No wiem, że mój film, ale... To taki szczegół. Twoi w telewizji mówię, że oglądałem film. A który? To był taki film. To się o sąsiadach było, thriller. Thriller. Nie ufaj sąsiadowi, czy tam nie wiesz sąsiadowi. O, pierwsze słyszę nawet. Jak obejrzałem ten film... O, MP7 Mag, pięknie. Idealnie. To bałem się pójść spać. Serio? Nie mam sąsiadów. Aż tak strachliwie? Nie straszliwie, ja po prostu się boję swoich sąsiadów. A, no tak, i do dziś się ich boisz. Tak, ten film mi to uświadomił. No tak, niestety, ale psa, prawda jest... Co ty chcesz? Zabij psotru, więc ej, jak mam się nie bać? Dzisiaj pies, a jutro ja. No właśnie. Dobrze mówisz. Chyba pójdę i go z maczetki zabiję. A to ty już tam jesteś? Nie, mówię o sąsiedzie teraz. A? Myślałem, że już w Fort Carson jesteś. No, ale wylądowałem na antenie w Fort Carson. No to ładnie. No to ja mam jeszcze spory kawał drogi, ale wiesz, że tam dotrę.
No ale nie mam żadnej broni białej, więc raczej z tym gościem nie idę na rundę drugą. No nie, musisz mieć palną, wiesz. Musisz być taki Thug Life. Po co mi palna, czeku? Czeku, jak go zabiję z tego, to będzie Thug Life. No, Thug Life. I będzie ta muzyka z GTA i będę miał MLG okularki i kilo koksu na twarzy. No! Żebyś wiedział. Dobra, już sobie jestem na głównej autostradzie. Teraz wystarczy, że tylko przekroczę progi LV i kieruję się w stronę Fort Carson. Ale nie, albo ja mam dzisiaj jakiegoś mega fuksa, że tam, nie wiem, padłem z dwa razy, ale kurde, teraz mam 3 kile i się trzymam dobrze. U mnie to jest niespotykane mieć 3 kile, przynajmniej. To? Co? Ja na jednym serwerze miałem 5 godzin, 12 kili. No. Miałeś kiedyś tak, czy kupić godzin, 12 kili na jednej postaci? Może kiedyś, ale to już takie stare dzieje są. Aż tego skilla trzeba odzyskać. Mam szczęśliwą 7 na rankingu. Ty w ogóle słyszałeś, że Manchester United przegrało z tym mistrzem Danii? W tej lidze Europy? Nie, nie słyszałem. O, samochód odjechał właśnie. Słuchaj, porażka! Karsu, cała porażka, całe 2-1. A wiesz, ile jest kontuzjowanych w Manchesterze? Około 13. O kurde. To jest cały skład, można powiedzieć. Nawet taki już De Gea jest w kontuzji. O, lag. Znowu? Co, znowu w kontuzji? Nie, ja mam networka, nie wiem no, czemu. No każdy ma. Poczekaj chwilę. Czemu co chwilę są te networki? Oj, nie wiem, nie wiem. Już co, mi nowe itemki dać? Może. Ale jedno jest pewne, Van Hal się już skończył. To co teraz z tym klubem zrobił, to oni będą się zbierać tak, nie wiem. Parę lat będą się zbierać. Bo jak teraz nie mają czołowego napastnika, który im ostatnio strzelał tyle bramek. Mowa o Rudym Geju. Co Kukri? Zdobyłem! Idę mordować! Tak. W pierwszej kolejności ciebie zamorduję. O kurde, samochód! Tam widzę koleś jest. Serio? O kurde, baranek boży, 5 godzin. Strzelo! Boże, baranek, 23 kile. I 5 godzin. Pobijesz go? Na tym serwerze na pewno nie. No, będzie ciężko. Będzie ciężko. O kurde, tu kolejny typek? Możliwe. Pod szpitalem kolejny? What the fuck? To zabijaj, zabijaj. Nie zastanawiaj się, tylko to rób. Ja już jestem w LV i za niedługo będę poza miastem. To dojdę do tego Fort Carson. Więc... Ale gonię typa, krwawi do stołu. Dobrze, bez litości. Jak cię uczono? Kurde, zabił mnie, ale zginął. No kurde, ale serio, musiał cię zabić? Nie mogłeś się jakoś zabandażować? To był tryb natychmiastowy i znowu mnie to zrespiło chyba, tak? Tak. Pięknie, pięknie. To nam bardzo ułatwia. Ale tam samochód dzisiaj, a więc... Aha, to muszę teraz ja uważać, bo może jechać w mojej okolicy. Nie, on cały czas jak tutaj siedzę, to się kręci się przy Fort Carson. No to ja już muszę uważać, bo za niedługo tam będę w okolicy Fort Carson. Przydałoby się pojazd ukraść.
to już by coś dało. Czeku, daj mi tylko kukry, ja już lecę. Ja czeku, abym się dodawał do tych dżihadystów z Syrii. Jak oglądałem film do dokumentalny... ISIS? No czeku, jak oglądałem o nich film dokumentalny, to słyszałem, że oni potrafią wyciągać szabelki i lecieć... lecieć te karabiny maszynowe szabelką. Świetnie. Średniowiecze nam się robi. Czeku, praca dla mnie. A chciałbym dostać tylko takiego bota, którym mógłbym sterować. No. Bo nie chciałbym życia stracić naprawdę, bo to trochę lipa by było. No i masz ciągle MVP. Co? I stałe MVP masz przy tym bocie. Tylko coś odpierdala. Do szuflady chyba wpadł. Co? Nie jestem pewien. A niech siedzi, go wyciągnę zaraz. Pewnie. To szufladę mi otwiera! Rypany! Co? Od razu ci To jest wyższa inteligencja! O kurde. Mój pies drzwi sobie otwiera, kot z szuflady. To już wie, kto mi słodycze, ten, które sobie chowam na czarną godzinę, podjada. O kurde, no to tym bardziej zabić. Te dwuszybkie. Okej. Dobra. Tak poza tym, to jak żeście widzieli, nie działo się zbyt czarno i nudno. O, znowu network trouble, no to tym bardziej mogę gadać. No, sytuacja następująca. Dwie osoby do tej ekipy się przyłączyły. Akcji było poniekąd trochę. Trochę też ginęliśmy. Nudy nie ma. Wiem, tematy były w sumie. Po części. Bo nie raz potrafiliśmy z jednego tematu zejść na drugi. Więc to nam się zdarza. No ale kurde. Kuźwa! No właśnie, kuźwa, ISIS, cicho. Ale jeżeli zdarza nam się taki człowiek, którego się pytamy, czy on nie jest jakiś podejrzany i potem zaczyna strzelać. Czekaj, my pierwsi w niego strzelaliśmy? Tak, bo on miał grupę. No właśnie, on się przyznał i to było tak podejrzane, że... No, bez urazy, ale no nawet ja bym strzelił. Bo kurde, ludzie co chwilę jacyś przychodzili tam. No tak, on powiedział, że ma tam 3 osoby. Ale dobra, mniejsza z tym, stało to się stało. Tylko teraz potrzebuję... A do koło ty teraz mówisz? Ogólnie do nagrania i do ciebie. Nie wiem, tak trochę dziwnie, już jestem niedaleko Fort Carson, więc muszę... O kurde, na szpitalu Fort Carson znowu są typy. Serio? Oni nie mają życia? Naokoło, kurde, może wyhaczy coś z tego trupa? Jak coś, to muszę uważać. I zrobić im Coco Jumbo. Kuźwa, znowu okradli tego trupa, co nie? Ja pierdolę. Dobra. Okradli go przede mną. Teraz muszę być ostrożny. To jest tylko tyle. Mam 160 ammo do MP7. Kolejny samochód przyjechał obok mnie, co nie? Serio? Ty to masz pecha. Chodź tu do mnie. Eczek, gdzie ty jesteś? Bo tylko łapę. Tom! Wiesz... Samochód stoi bez kierowcy. Rambo time. Czekaj, ja bym zrobił Rambo z M4A1. O kurde! Wysiadają. Aha, zabili mnie. Na strzała poszedłem. Fajnie. Ciekawe, kto mnie zabił tego... Popo. Dobra, spoko. Jakim cudem Andrzej wyciągnęli? To jak odjechał tym samochodem, jak Andrzej wyciągnięty? Nie wiem. Nie nagrałem tego! Faa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 a
Taki ból. Dupy. Normalnie czemu to była taka jedna akcja Rambo kolejna. Dobra, idę poszukać kota, bo nie znalazłem. Z2 idę go szukać. No jasne. Dobra, sobie wylądujemy już na szczycie wieży w LS. I chyba skończymy materiał, bo trochę się już za dużo działo. Kurde, szkoda itemków, ale ja o to nie płaczę. Sobie i tak je odzyskam przy kolejnym item spawnie. Dobra, jebut. Dobrze jest, trafiliśmy na sam szczyt. Okej. Dzięki wielkie za obejrzenie. Długi materiał, podzielę go na parę części, żeby było trochę oglądania. Powycinam niepotrzebne momenty. Serio zajmę się tym i... No i na razie, siemanko.